Cześć, to ja Szymon i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale, ale dzisiaj Wam coś pokażę, tym razem bez Adama, bo Adaś jest chory. Pozdrawiam Cię, Adasiek, to oglądasz. Wracaj szybko do zdrowia. Ale już wracamy do tematu. Zrobimy coś świątecznego, tak na choinkę można sobie powiesić i potrzebne do tego nam będzie rolka papieru. Takiego już zużytego papieru. No i zależy ile chcecie gwiazdek, bo ja mam na przykład 5. Z tego mogę zrobić, nie wiem, no 5 gwiazdek. Będzie potrzebny ołówek, w razie czego gumka, linijka, nożyczki i dobry klej. Ja mam akurat medzik. I z takiej rolki papieru wyjdzie nam taka gwiazdeczka, taki kwiatuszek może. I jeszcze mam taką tutaj mniejszą. O, jeszcze jest taka mniejsza, ale zaczniemy. Jeszcze jest taka mniejsza, jeszcze raz pokażę. Zaczniemy od tej większej, bo ona jest troszkę minimalnie trudniejsza. I jeszcze tutaj nieraz tak pokazuje się, bo tutaj jest taka szpara, to można sobie zastąpić koralikiem jakimś, jak ktoś ma, na przykład w szufladzie się walają i to można jakoś wykorzystać. I potem to jeszcze na przykład pomalujemy na biało. Bierzemy rolkę, zgniatamy ją tak, w taki placek, tak żeby była tak, o tak. Bierzemy linijkę. I gdzieś tak jakoś o tu, przy krawędzi. Muszę mieć równo. Zjeżdżam. O, jest dobrze. I odmierzamy co centymetr. A teraz jak już mamy narysowane, to bierzemy tutaj nożyczki. Odrysowane linie muszą być co centymetr przynajmniej, ale najlepiej jest co centymetr i bierzemy nożyczki i wycinamy po tych kreseczkach. Ja akurat mam kreseczki tutaj i wycinamy wzdłuż tu tak, żeby się ciągnęło po tej linii narysowanej. Wow. O, i już mam ostatni, tylko to trzeba użyć trochę siły. Wow! Żeby to przeciąć. Ale tak, robimy tak z każdą rolką. I do takiego kwiatuszka potrzebujemy 10 takich paseczków. Ja już mam obliczone. Te paseczki powinny tak wyglądać, ale komuś wychodzą. Inaczej to nic nie szkodzi, bo i tak wyjdzie gwiazdka. I teraz, jak już mamy 10 odliczonych, to odkładamy 5 takich, bo to nam się później przyda. I zostawiamy 5. I ja tutaj pokażę na przykładzie jednej. Składamy pasek na pół, rozkładamy, bierzemy na drugą stronę i jeszcze raz na pół. I tak z każdym. Z 5, nie z 10. I teraz, jak już sobie zdjęliśmy, to bierzemy pozostałe 5, które nam zostało, czyli takie trochę większe, o takie. I robimy z tego, co złożyliśmy, takie jakby oczko, o takie coś. I wkładamy to do środka tych pozostałych 5 części. O, tak powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać. I teraz będę pokazywał, jak podklejamy, żeby to się trzymało. Przede wszystkim trzeba mieć bardzo mocny klej, żeby to się nie odklejało. I tutaj, jak jestem taki bok, to nie
ten bok, o, ja pokażę na kartce, bo może się zdawać. Tutaj ten bok. Nie kleimy go do końca, tylko kleimy go do połowy i musi być dużo kleju, żeby to się trzymało. A więc klei. Tutaj już jak zrobiliśmy, możemy to ułożyć tak i skleić i wyjdzie nam taki kwiatuszek. Ok. Z tak przygotowanych elementów tworzymy gwiazdkę. I teraz trzeba tutaj złączyć, potem tutaj. W środku musi zawsze zostać dziurka. Nie wiem, czy to mi... O, gdzieś taka dziurka. O, i wyjdzie nam piękny kwiatuszek. Tutaj jak skleimy, to zostanie nam dziurka i tak jak mówiłem, można takiego koralika sobie przykleić. O, takiego koralika. I będzie to ładniej wyglądało. W następnej części filmu będziemy malować.